Hej, witajcie po raz kolejny w Dark Souls 2. Dostałem się do tego miejsca z powrotem, żeby zobaczyć, czy jednak faktycznie klucz działa. I klucz działa. Jeszcze nie załatwiałem sprawy ze z tymi jaszczuro czymś tam. Więc to ty, Zouzo, tak śpiewasz. Aha, jest druga. Tył. To są szczwane bestie. Umierają i jednocześnie puszczają dym z siebie. Tara kapłana. Ha. Ciekawe, który będzie ten. Wiwat dla skarb. Już chciałem wyciągać tą tarczę. Wysuszony korzeń. Któryś na pewno musi być pułapką, bo z... No chyba, że to są... Wysuszony korzeń po raz kolejny. Same wysuszone korzenie. Trujący korzeń, a wysuszony korzeń to... to jest do petryfikacji. Coś... Na pewno musi być tego dużo. Weselów mam aż 8, jasny gwint. Wesele są po to, żeby... Jeżeli ktoś w pewnym momencie postanowi zmienić sobie seta, ale... Wysuszony korzeń. Wysuszony korzeń. Przywraca... Przez długi czas. Czyli coś w stylu kamieni tych, tylko że szponiasty pierścień błyskawic? Pewnie będzie na dole. Jest. Wzmacnia ataki błyskawic. Czyli tak jak był tamten, był do magii jako magiczny. Wysuszony korzeń. Ciekawe, do czego mnie to doprowadzi. Do większych kłopotów, czy do czego? Kurde, nie widzę góry i to jest... Aha. Tak jest. Do przewidzenia. Na 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 ognisko tarara tarara. Śmierdzi kłopotami. Na 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 na. Wiedziałem, że będzie jakiś tu gnojek. O, jeszcze jakimiś tymi rzuca. Na na na. Pa pa para, pa pa para. Ajajajaj. Sztamina pryszy. Nie wiem, co on kombinuje z tym. Cholera by cię. No. Co za gnój. Tył. A nie mogę teraz ze stusa użyć. Aaaa, taka bestia. Więc jak on użyje tego
na mniej to trafi, to wtedy nie mogę użyć Estusa. Żryj! Dobra. Kukła człowieczeństwa. Biednie, trochę nie powiem. Jedzie winda. Tylko pytanie jeszcze, co tutaj jest? Chmura. Ha. Dawno bossa nie było. Tak teraz stwierdzam. Zjedziemy na dół. Bo tak czy siak muszę zdobyć ten kamień tego smoka. Zobaczmy, gdzie to mnie. Czy ja tu już byłem? Tak, byłem. Aha, czyli... czyli zostaje mi tylko pójść tam do tego, gdzie jest ten boss. Na szczęście oba moje miecze są gotowe do walki. Mówię tutaj o mieczu, który mam przy sobie i jednocześnie mam przy moim drugim mieczu. Co to jest? Przed tobą trio i powodzenia? Trio aż? Muszę zerknąć. Prawdopodobnie umrę. Bo to jest normalne. A nie, to jest jaskinia umarłych. A, jeden z challenge'ów, które są zawsze ładowane do tego. Praktycznie każde DLC ma swój jeden taki ten. Zapomniałem go pokazać we w tym u tego, u króla, ale może teraz pokażę to. O właśnie, jest jeden jedyny u króla. Dojść do niego nie jest trudno. Dojść do niego nie jest trudno z tego prostego względu, że po prostu... no, musimy wybrać, zrobić sobie wycieczkę za pomocą zbroi. Ale nie każdej zbroi, która tutaj się obsuwa, tylko jednej konkretnej. A chodzi tutaj o zbroję, którą ominąłem. Ja przynajmniej ten... w nagraniu, dopiero później się tak szczaiłem, że ominąłem ją. Tutaj było ciało, a w sumie może pokażę dokładnie na samym górze, co to było, bo wtedy to trochę bardziej rozjaśni. I tak. O. Tutaj mamy pierwsze zejście ze Steam, zaraz mamy obok ognisko. Schodzimy ten, tutaj musimy użyć klucza, który zdobywamy później. No, schodzimy na dół, tamten, dochodzimy do ciała, zbieramy, nie pamiętam właściwie co tam było. Potem wracamy, potem czekamy jeszcze chwilę przy platformie i trochę dłużej pojawia się kolejna zbroja i spuszcza nas na piętro challenge'a, więc... Anuluj działanie kuku człowieczeństwa, jak ja nawet nie mam kuku człowieczeństwa. Dobra. To... myślę, że zobaczymy się w miejscu, gdzie miałem walczyć z tamtymi jaszczurami. Tam spróbuję coś ubić i ugrać. Więc zobaczymy się właśnie tam. Jednak nie znalazłem fenomenu co do zabicia wszystkich tych jak na razie. Ale za to przypomniałem sobie, że zaraz przy naszym tarczowniku jeszcze była jedna drabina. No i kolejne przy smoczym saktuarium. Tarcza Sanktuarium. Taka gwiazda. Tarcza Sanktuarium. Tarcza
o ciekawym wykonaniu. Jeden ze skarbów pogrzebanego króla. Dzięki połączeniu gałęzi mistycznego drzewa z żelazem świętego dzwonka, tarcza ta może służyć jako katalizator magii i cudów. Większość cudów i zaklęć stworzonych w mieście sanktuarium przepadła, lecz jakość powstałych tu zbroi i tarcz świadczy o wybitnym talencie tamtejszych zbrojmistrzów. Czyli to jest tarcza taka... Jak to wygląda właściwie? No, taka mała gwiazdka. Ale raczej mi nie się nie przyda. Tu można coś zapalić. Już nawet... No i ty chyba tylko po to jest, żeby zapalić. No dobra. Bym użył tego płomienia ascezy, a nie tego motyla. I tyle by było z tego. I coś to daje, czy tak? Nie za bardzo. Chyba raczej nie za bardzo. Chyba, że gdzieś jeszcze jest jedna ta do zapalenia. Ale wygląda na to, że to jest po prostu po nic. Skrót. Ta jasne. Pochodnia się pali, ale ten się... Nic wielkiego się nie zdarzyło. No chyba, że coś pominąłem wcześniej. Raczej nie. Raczej skrót chodzi o to, że skocz w dół. No chyba, że na każdym piętrze muszę zapalić jakieś dwie lampy, te dwie pochodnie, a potem się otworzy właśnie skrót czy coś. Kto to wie? No w sumie teraz to jedyne co mogę, to się cofnąć albo do tego. Albo diabli wiedzą co dalej. Bo już naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Raczej tędy to nie jest droga główna, tędy tak, ale... No, przy ognisku widać wszystkich tych. Jedno ognisko, drugie ognisko, tam u góry się ten pali. To miejsce ma mnóstwo tych takich zakamarków, tajnych przejść, tych... I... A, teraz będą te wiedźmy. Czy jedną drabinę dalej? Chyba jedną dalej. Zeskocz! Tak, oczywiście, machaj! Jak ten wariat, a nie trafiaj. Manewry! Żegnam. A, trucizna! Cholera, zapomniałem o niej. Korzeń. Zaraz, widziałem go gdzieś. O, jest. O. Nie wiem, ile mi zabrakło, ale nawet nie chcę wiedzieć. Dobra, tu był ten, tu. Teraz tak serio nie mam zielonego pojęcia, gdzie w którą stronę iść. Tam jest te całe obkręcone drzwi. Te drzwi koło, czy jak to tam można nazwać.
strzały. Tak! Nabiłem się. Brawo. Dobra. Kombinuję i kombinuję i będę musiał wykombinować coś dalej. No. Jedyne faktycznie tą moją drogą jest albo kurde te drzwi okrągłe, albo te. Ale dobra, to zobaczę co będzie się co wykminie dalej. A dopiero z wami się żegnam. Na razie, cześć.